1, go! Rozpoczynamy wakacje, skakujcie do wody! Tematem dzisiejszego zlotu są samochody szalone, takie na rozpoczęcie wakacji, chciałem powiedzieć roku szkolnego. Takie na rozpoczęcie wakacji, na zakończenie roku szkolnego. Będziemy topić szkolną marzannę. Wiecie, ile zlotów zrobimy w ciągu wakacji? Już wam powiem. Raz, dwa... Około 8 zlotów. Tylko 8 i aż 8. Myślicie, że 8 to jest dużo czy mało? No ale tyle jest tygodni, no nie? O, to będzie mój samochód zlotowy. Skąd mam tyle kasy? No, gram i się samo nabija. Wszystkie samochody sobie kupiłem. I tyle. O, tu mam coś fajnego. Albo taką kurde! Ktoś zrobił malowanie pszczoły, to jest genialne. Pszczoły albo osy? Bardziej osy chyba. Ej, to jest genialne, idealnie pasuje do tego auta, przecież to jest pszczoła, ziom. Dobra, jeśli chodzi o tuning, tutaj zajrzę sobie, co my tu mamy. I jaki dźwięk! Dobra, opony. Aha, mam takie vintage, okej. Okay. Jakie wielkie felgi. Ty, tu się da driftować. Jest, mamy 12 osób. Myślałem, że dzisiaj będzie tak 6-7 osób max. O, siemaneczko wszystkim! Dlatego, że myślałem, że będzie mniej osób, dlatego, że założyliśmy ten nowy klub, no nie? Ej, on brzmi jak szerszeń. Ice cream! Ice cream! Wszyscy lody sprzedają! O kurde! Mogliście sobie jeszcze wziąć te malowanie z GTA Vice City. Tutaj Mazda Miata przyjechała, ale macie dzisiaj, skurcze, faktycznie samochody szalone. Tutaj z językiem. Tu się ktoś w nas wrąbał. Dobra, jedziemy na miejscówkę. Która miejscówka będzie najlepsza do naszego dzisiejszego zlotu tematycznie? Gdzie będziemy sprzedawać nasze lody i gdzie ja będę mógł swoim szerszeniem pokąsać? Gdzie jest tak? Chyba w mieście jest najciekawiej pod tym względem. Nie, tutaj jest uniwersytet. Kurczę, ale znowu pod uniwersytetem jest uniwersytet i z tego uniwersytetu moglibyśmy jechać w jakieś inne miejsce. Gdzie by to... O, właśnie nad morzem, jasne, że tak. Dobra, robimy beach party, jedziemy tutaj. Tutaj jest taka miejscówka, gdzie jest mało ludzi. Mało ludzi, mało wszystkiego, mało budynków. I tam sobie pojedziemy, jedziemy na beach party. Mówię wam, będzie sztos tamta miejscówka. Ktoś tu wziął korwetę tą szaloną, no to też w sumie jest roadster. Jakieś kolory szalone na tym samochodzie. Ładnie się to odbija od tego światła, no nie? Od takiego chromu. Kurczę, mam taki zwykły klakson. Mati z tą lodziarnią przesadził. Ale się chłop przygotował. Ekstra. Ja do Matiego idę na lody. To dziwnie brzmi w sumie, no nie? Ale no. No ma lody, sprzedaje, no to okej, no. Jezu, dobra. McLaren? Szalony samochód? Zaraz zobaczymy, jakie macie malowania. No bo to głównie chodzi o to oklejenie, no nie? Szybciej z tą lodziarnią wziął. Musimy dojechać na cel, do celu na czas. Na cel do czasu, chciałem powiedzieć. Na cel do czasu. Ale od tego ciepła to nie dziwne, że się... Ty, on na dwa koła staje na zakrętach. Chłopie, ty uważaj, bo ty się wywrócisz. Coś ty zrobisz z tym autem. Patrzcie na niego. Wchodzi w zakręty. Czekaj. A tutaj już... O, w tym momencie stanął tak dziwnie. Dobra, jadę moim szerszeniem. Właśnie, osy lecą do słodkiego, także ty się tam, Mati, trzymaj. Ziom, patrz na to. Tu macie stopnie, w tym miejscu. 28? 28 i 2 w tym momencie jest. To jest wciul dużo, to jest za dużo. Grzeje mi się tu wszystko bardzo mocno. Dobra, jedziemy sobie. Jadę moją pszczołą na miejsce. Ale to naprawdę jest jak jakiś szerszeń, no nie? Jesteśmy, jeszcze kawałek dalej, bo tam będziemy na takim odludziu już całkiem. Chodźcie jeszcze kawałek dalej. Widzę, że BMW się pojawiło. Widzieliście, uderzyłem w chlebcia. W ogóle się chłop nie ruszył, no nie? O, tu mamy taką fajną budkę. Może przy tej budce. A wiecie co, chodźcie kawałek dalej tą plażą, bo ja nigdy nie byłem tam na końcu. A tam jest, tam jakaś woda ma swoje ujście. Zobaczmy, co tam jest. Nie mam pojęcia, co to będzie.
Aventador, tutaj, co to jest? Reliant, no. Tu nigdy nie byłem, tu jest jakaś wioska, byliście tu kiedyś? Ja nie byłem w tych obszarach, nie wiem czy nas zaraz nie cofnie. Ej, byliście? Ja nie byłem tu nigdy. Dobra, tam się dalej pewnie nie da przejechać, to nas resetuje, nie? Zobaczymy na ile możemy sobie pozwolić, ty. O, dobra, tam resetuje już chłopaków, widzę. Bo się cofają na ulicę, także uważajcie, bo was tam po co? Aventador! Czekaj, ziomek! Kornelek, jak ty żeś wjechał do tej wody? Tylko głowa ci wystawała! Dawajcie, robimy zlot w wodzie! Dawajcie, tutaj jest idealna woda, ja robię tu zlot, wjeżdżamy do wody i robimy tu zlot. Co wy na to? To jest zlot szalony dzisiaj, także robimy szalone rzeczy. Zaparkujcie się tak jak wygodnie. Tak, to jest zlot plażowy. My się dzisiaj bawimy nad wodą. Dzisiaj ma być fantastycznie. Jezu, lodziarnia przyjechała. Tak, stream w wannie mamy. Dobra, ja odpalam drona. Popatrzę wasze samochody. Co wy dzisiaj tutaj macie? Chlebcie. Kto to jest? Kto to waszym zdaniem jest? To koniecznie piszcie tutaj na czacie. Czyja to jest twarz? Jesteście w stanie rozpoznać tą twarz, czy nie? To ja jestem? Nie no, ja jeszcze tak szybko nie jechałem chyba. Tak, pan Clarkson był przedwczoraj w Poznaniu i byli chyba przedwczoraj na Pustyni Błędowskiej. Nagrywali odcinek do Grand Toura. No serio wam mówię, sprawdźcie sobie, nagrywali odcinek. Jeremy Clarkson to jest tutaj na tym zdjęciu. Ale czekaj, bo to jak ktoś to robi, jak ktoś wkleja coś takiego do gry? Tego się nie da wkleić, ktoś to musiał robić z naklejek, słuchajcie. Ktoś, kto jest doświadczony na czacie w rysowaniu, niech da znać, ale mi się wydaje, że na 100% jest to robione z naklejek. Wszystko z tych takich, wiesz, rzeczy, no nie? Co macie tam? Bo to wygląda jakby był JPEG wklejony po prostu do gry. A ktoś to zrobił z tych wszystkich naklejek. Zobaczcie, nawet niedoskonałość tego obrazu jakoś odwzorował. Jest program, który pozwala przekopiować obraz do gry i konwertuje go na kształty. Serio? Ale trzeba uważać, bo panują za to. Aha, czyli jednak ktoś nie użył kształtu? Ej kurde, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Nieźle. Ale wracajmy do naszego zlotu. Niektórzy tutaj, niektórzy tu poszli na bogato z kompaniem. Ziomek? Chcesz może jakąś rurkę do oddychania czy coś? W ogóle twoje auto jeszcze jeździ? Twoja korweta jeszcze jeździ, makapaka? Patrz tutaj, tutaj karne. Świetnie to wygląda jak na początku, wiem, żeby tylko głowa wystawała z tego. Z wody, z nadwody. Mamy, ej no słuchajcie, gorąco jest, trzeba się wykąpać. U mnie jest 28 stopni, 28,2, chociaż wydaje mi się jakby było 32. Powietrze jest tak suche, nie ma czym oddychać. Szok, tutaj proszę bardzo, wystają mu tylko oczy z wody. Ej, w ogóle teraz możemy się przyjrzeć, jak wygląda kokpit w Aventadorze i zobaczcie, jakiej słabej jakości jest ten kokpit, no nie? To znaczy, gdybym ja siedział w tym samochodzie, ja jako gracz, tak samo jak Kornel? Kornelek. Kornelek widzi więcej detali swojego samochodu, ale my jako gracze widzimy mniej detali samochodu innego gracza, no nie? Tutaj w ogóle zobacz, jak to wygląda. Tutaj jakieś ten... Ja się mało przyglądałem temu Aventadorowi, a on nawet fajnie wygląda. Tak, no na pewno chlebciu dzisiaj się nie schłodzi, przynajmniej nie w tej wodzie. Musiałby wjechać dużo głębiej swoim unimogiem, żeby się trochę schłodzić. Natomiast my wszystkie roadstery raczej nie mamy z tym żadnego problemu. Free candy! O kurczę, to brzmi jak zachęta. GMC przyjechał sobie grzechu, siemaneczko grzechu. Co my tu jeszcze mamy? Ice cream, taka mała lodziarnia? Gdzie ty tam maszynę do lodów pomieścisz, ziomek? Może być Kornel, tak? Okej, dobra, będę mówił w skrócie. No, przyjechał lodziarnią w wersji mini. Idealna, żeby wjechać do wody, czy nie? Się jeszcze schłodzić. O, to ja jestem, ja przyjechałem szerszeniem. W sumie też taki ciekawy. Ej, patrzcie, moja laska jest idealna. Ona wie, jak zajechać do wody, żeby nie zmoczyć sobie włosów i fryzury, no nie? Super, dobra. Tutaj Mati ma lodziarnię, malowanie, które chyba mi się najbardziej podoba. W ogóle ten samochód jest dość ciekawy, bo zobaczcie, kierowca siedzi sobie po prawej stronie, ale ma przesuwne drzwi. Jak się przyjrzycie, to ten samochód ma tutaj szyny, po których drzwi się przesuwają, więc samochód idealny jako lodziarnia, wyskakujesz sobie pyk i rozdajesz lody.
Tak? Z tyłu pewnie mamy jakąś maszynkę albo coś ekstra. Malowanie jest kozackie. Co my tutaj mamy? Tu mamy coś totalnie szalonego, odjechanego. Idealny samochód do robienia różnych skoków. Zobaczcie, jaki ma tutaj... To jest spoiler? Co to jest? Olek przyjechał? Nie. Ma rejestrację Olek, a nickname Makapaka. Przyjechał BMW! Jakieś? Nie pamiętam. Jak... Z4? Z4 M40i. Ja nigdy nie czaję tych nazewnictw tych BM-ek, wiecie? Wszystko mi się zawsze myli. Bartek przyjechał swoim Pikachu i Bartek mówi, że świetnie się pływa tym samochodem, a tutaj przyjechaliśmy sobie nad wodę. Zobaczcie, mamy lazurowe wybrzeże, możemy sobie skakiwać do wody kiedy chcemy. I chłopaki, zaraz sobie skoczymy do wody na 3-4, ok? Igorek przyjechał McLarenem. I który to jest McLaren? Nie wiem, 570, 650, 720 to raczej nie. Ale one są wszystkie do siebie tak podobne, że ciężko zgadnąć, który to jest który, no nie? Tak, tamten to jest Ford Transit MK1. 560S z bodykitem, okej. Okay. No i tutaj Aventador, to już sprawdzaliśmy. Grzechu, cofaj się. I na 3-4 ja w sobie wyjdę do swojego samochodu. No dobra, inaczej, będę odliczał. Słyszycie w ogóle mój klakson? Czekaj. Ja nie wiem, czy oni będą słyszeć mój klakson! Dobra, słyszycie chyba, ale spod wody słychać mój klakson to jest dziwne. Okej, odliczam tutaj na streamie. Na 3-4 i wskakujecie do wody i zaczynamy wakacje. Albo inaczej, odliczam od 5, okej? Bo na 3-4 to nie każdy wie. Odliczam od 5. 5, 4, 3, 2, 1, go! Rozpoczynamy wakacje, skakujcie do wody! Jest, wjechali! Ekstra, rozpoczynamy wakacje wielkim skokiem do wody, wielką kąpielą. Ja jestem zaskoczony, że te samochody w ogóle jeżdżą pod wodą, zwłaszcza taki jak mój, no nie? Mój to taka trochę łódź podwodna jest, tak mi się coś wydaje. Ej, zobaczę, jak daleko mogę tu wyjechać. Czekaj, ja płynę teraz. Makapaka, jak daleko, dobra. Wyznaczył mi cel. Mogę włączyć widok z kokpitu. Oh shit! Włączyłem widok z kokpitu, zobacz na to. Czuję się, jakbym grał w jakieś GTA Vice City. Zobaczcie, jak grafika do dupy wygląda pod wodą, no nie? Włączcie sobie kamerę z kokpitu. Ciekawe, jak to u was będzie wyglądać. 3-4, moi drodzy, wakacje rozpoczęte. Bawcie się, farbujcie sobie włosy. Macie 2 miesiące, to wam w 2 miesiące nowe włosy odrosną. Ja chyba sobie pofarbuję. Ja sobie pofarbuję włosy na kolor biały. O! Farbujcie sobie włosy, bawcie się, wyjeżdżajcie, kąpcie się. Róbcie szalone rzeczy ze znajomymi, z rodzicami, z kimkolwiek. Macie teraz wolny czas dla siebie. A my zaczynamy wakacje z lotem. Widzę, że tam niektórzy za bardzo się poszli kąpać i już wylecieli, no nie? O kurczę, ale mi się chce nad morze jakieś podjechać. Piszcie na czacie koniecznie, gdzie w tym roku planujecie wyjazd. Chciałbym się tak schłodzić. Może niekoniecznie samochodem, ale wiesz, skoczyć tak do wody, no nie? Byłoby super. Grecja, Turcja. O, słyszałem, że Turcja mega popularna w tym roku ze względu na inflację. Oni tam mają inflację 70% teraz, słyszeliście? Ponoć nawet więcej, ponoć nawet około 300% mają inflację. Włochy, ono bogato. Zakopane to też na bogato. Zakopane to teraz chyba takie drogie jak i Włochy, no nie? 2,5 tysiąca złotych za nocleg. Za dzień. Ha, za osobę. Sztos! Słyszeliście, Zakopane strasznie drogie teraz jest. Ja bym do Zakopanego chyba nie jechał na wakacje. Może na jakąś wiosnę, jakąś może jesień to nie, ale wiosnę, późną wiosnę bym pojechał do Zakopanego na ten Sosnowiec, Majorka, Chorwacja. O, ja też będę w Chorwacji, ale ja będę we wrześniu dopiero. Góry, twój stary winiar. Winiary to rozumiem, że wakacyjne klimaty, tak? Dla ciebie. Ja do babci, spoko. Ja mieszkam w Austrii, mam jeszcze 2 tygodnie szkoły? Co ty opowiadasz? Mazury? Ej, wiecie co, mi słowo Mazury kojarzy się z komary. Tak mam w głowie jakieś takie... Rymuje mi się z komary, nie wiem jak wam. Mazury, komary, tak jakoś mi się rymuje. Chodźmy jeszcze do wody, ja muszę sobie furę umyć. A właśnie, od wody tutaj w Fordzie można umyć samochód, czy nie? On się w ogóle myje, jak myślicie? Ej, myje się, ale super! Nigdy tego nie sprawdzałem, a moja pszczoła się umyła. Elegancko. Tylko my stąd nie wyjedziemy, bo znowu się samochód ubrudzi.
O, zobaczcie, wyjechałem z wody i znowu się cały ubrudził. Nowoczesna myjnia, no. Jadę moim szerszeniem. Zaraz zrobimy sobie jakieś śmieszne wyścigi. Ale się super zrobił klimat, typowo taki, typowo wakacyjny, bardzo mi się to podoba. No bo co, zrobilibyśmy znowu zlot Lambo? No fajne są takie zloty, tak? Ale no, na rozpoczęcie wakacji dobrze jest wziąć coś takiego innego, no nie? Pocieszyć się trochę tą Forzą. Przecież to Forza Horizon jest taka typowa gra do, wiesz, do wygłupiania się, no nie? Ale czasami dobrze też zrobić coś takiego bardziej realistycznego, jak na przykład jazda zgodnie z przepisami. Tego jeszcze nie robiliśmy, chociaż czasami powiedzmy, że mniej więcej jechaliśmy zgodnie z przepisami, bo jechaliśmy powoli, no ale wiecie. Aha, musimy sobie jeszcze zdjęcie zrobić. Ciekawe, jak będą wyglądały. O, ktoś tam jeszcze wyjechał. Są trzy lodziarnie, no chyba obsłużą wszystkich, co? Dobra, stoimy w kolejce do lodziarni. No i patrzcie, jaka przerwa się zrobiła, co jest? Nie taka kolejka, do przodu trochę podjechać. Nie widzisz go, aha, Rainpulse jest jeszcze, ja go nie widzę. Dobra, to ja się ustawię gdzieś z boku. To jest dziwne, jest 12 osób, a nie widać wszystkich samochodów tutaj. Kurde, ale tu powinna być kolejka, jak ja mam teraz zrobić zdjęcie, jak nikogo nie widać, nie? Jak nie widać jednej osoby, o, może tak. To kolejka się cała psuje. Nie robimy myjni, będziemy ubrudzeni w piachu, człowiek. Dobra, robimy, tutaj do Ice Cream, kolejka, okej. Okay. Dobra, robię zdjęcie, jest gitara i dub. Jest kolejka do lodziarni, proszę bardzo. Tutaj dziwnie, nie? Samochody tak stoją jakby z daleka. A zobacz, tutaj jest kolejka do lodziarni. Przyjechaliśmy samochodami za miliony dolarów na plażę i stoimy w kolejce do lodziarni, no brawo. Dobrze, to wypadałoby teraz sprawdzić jakiś szalony wyścig. Zobaczmy. O, wzięliście jakieś Bugatti! Nie wzięliście szalonych malowań? Wzięliście hardkorowe auta? Trzeba było wziąć takie, o, no dobra, jeśli ktoś ma Relianta, to rozumiem, żeby zmienić, no ale wiecie. GT2 RS, Golf R. Bierzcie jakieś szalone, no ja mam samochód, o kurde, mój samochód jest w klasie... Gdzie jest mój samochód? W klasie S1 jest, okej, dobra, myślałem, że S2. Ej, patrzcie, Cornel jest w naszym klubie i ma koło niku ten znacznik, no nie? A ja tego nie mam, nie wiem dlaczego. I w ogóle inni też nie mają, a są w klubie na 100%, bo inaczej nie mogliby dołączyć. Dziwne, nie? Dobra, jedziemy. I tu ponoć będą wielkie hopki, zaraz zobaczymy. O, what the... What? Co jest? What? Co to było? Przeteleportowało nas w ogóle inne miejsce. Widzieliście to? No dobra, i tutaj będziemy mieli co? Jedną hopkę tylko na końcu i co dalej? O, widzę, że ktoś tam się zatrzymał przy tej hopce albo coś. Tutaj ziomek na prostej drodze się rozwalił. O, dobra, jest jakaś rampka. Okej, coś tu się dzieje. Mamy przejazd przez wodę, ale na samolotach. Okej, dobra, zobaczmy. Na samolotach jedziemy. No ziomek, jedź! A okej, ja tam miałem wyskoczyć. Jaki tor. Jedziemy dalej, zobaczymy co będzie dalej. Myślicie, że będą jeszcze jakieś rampki? Kurde, to jak BM-ką wyskoczył. Bartek, tak ci dupa poskoczyła, fajnie to wyglądało. Takie 5 sekund przed tragedią. A właściwie to sekundy przed tragedią, o, może tak. 5 sekund to w sumie dużo podczas wypadku, wydaje mi się. O, ale poleciał, patrz. Lecimy. O kurcze. Fajnie. Rozwalamy kręgle i znowu przez samolot. E, patrzcie, kręgle się nie rozwalają, o co chodzi? O, Mati się rozwalił, o nie. Dinozaury są. Znowu hopa. Ktoś już ukończył, kurczę. O, mój szerszeń się nie daje opanować. Ah,
To jeszcze jedną chopkę zdążę, czy nie? A, nie zdążyłem niestety. Rozpoczynamy wakacje, tym razem na trasie Hot Wheelsowej jakiegoś gracza. Ciekawe, jak będzie wyglądała. O kurczę, ale ciężko się nim jedzie. I gaz! A ciekawy jestem tych rampek. Już coś widzę. Jakieś się pojawiły rampki. Bo tutaj tak mniej więcej takie duże rampki są. O kurde! A, ktoś mnie tam popchnął! O nie! Mogę tu cofnąć ten? I dup. Okej. Nie połączył nawet ze sobą rampek ani nic. Dziwne, nie? Tak. Kto robił ten tor? Okej, tu niby mamy hopkę. Jest to ogrodzenie, okej, czyli musimy tu przeskoczyć. No nieprzemyślany trochę tor, tak mi się wydaje. Jedna rampka była taka na mniej więcej Hot Wheelsowa, na którą ciężko było trafić. Dobra, cofam to, tu coś jeszcze jest. Oj, sorry Mati! Mati przyhamował, żeby nie przelecieć tego, ale patrzcie. Pojedyncza jedna rampka, no tak bieda trochę, póki co. A Mati, źle pojechałeś. Nie ma lekko. Czy tu będzie jeszcze jakaś hopa? Ej, bez szału ten wyścig, co? Taki zrobiony na odwal się bym powiedział. I gościu napisał tam, że taki Hot Wheelsowy. Tu dwie lampki na krzyż, jeszcze nie połączone ze sobą w żaden sposób. To da się naprawdę kreatywnie tu zrobić. To jest takie zrobione, okej. Ale przebolejemy to chyba, no nie? Ponarzekaliśmy trochę, wystarczy. Fall Guysy z ludzkiem? Chcielibyście Fall Guysy pograć ze mną? No to teraz na Epico jest, no nie? Możemy zrobić streama z Fall Guysy. Ja w to nigdy nie grałem, także tym bardziej będzie ciekawie. Albo nie ciekawie, nie wiadomo. Fall Guys. Mówimy o tej grze, która na Epiku była, albo jest jeszcze dostępna za darmo. Chyba jej nie odebrałem. Ponoć dużo graczy teraz tam gra. W ogóle jakieś spoty na YouTubie widać w tych reklamach, no nie? Tej gry z Epika. A czekaj, bo my musimy zawrócić. Chyba. Oni gdzieś tam pojechali, a to w drugą stronę checkpoint jest. Ojej, proszę bardzo, grzechu w swojej miacie. Spoiler, klatka bezpieczeństwa, malowanie szalone. Okej, trzeba uważać. To jest skill test, jak w GTA, zobaczcie. O kurczę, to jakiś... Ej, to jest skill test, to jest prawdziwy skill test. To niby miało 3 km, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, robię hopę, mam nadzieję, że... Dobrze zrobię. Nic nie widzę, nie wiem co będzie dalej. Okej, już wiem co będzie dalej. Ja tu sobie powoli jadę i patrzcie, mój szerszeń jest teraz prawdziwym szerszeniem. O kurde. Dobrze się w ziemię nie zatopiłem. Te samochody trzykołowe potrafią robić takie sztuczki nieraz. O, ale tam jakieś rampki jeszcze są. Zobaczymy. No jest jedna hopka. O nie! I co dalej? O, bo tam trzeba gdzieś skoczyć, ale nie trzeba, bo tam już jest finish. Można to co prawda ominąć, ale to trzeba by było się fest rozpędzić, żeby tutaj polecieć tam na tą półkę jeszcze, no nie? Mi się nie podoba ten dym spod opon przy driftowaniu w Forza Horizon 5. W czwórce był lepszy. Mi się właśnie bardzo podoba, bo jest taki gęsty, naturalny. Znaczy, ja wiem czy naturalny, jest po prostu fajny, no. Tak, ta mapka była bardzo fajna. Ja muszę swój taki skill test chyba zacząć robić. Bo, no można, jak widać nie wszyscy tutaj robią jakieś takie hardkorowe mapki. A skill testy były mega popularne w GTA Online. Ło, tamte niektóre skill testy były naprawdę przesadzone, ale tak fest.
Kurde, Podlasie V2, ej człowieku, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Także musisz samochodem naprawdę tam dobrze wparować i to konkretnym samochodem, na przykład, że tylko w niektórych miejscach tylko i wyłącznie wąskim przejedziesz, no nie? Tego typu klimaty. A da się, bo już się trochę bawiłem tym edytorem i da się naprawdę mega fajne rzeczy robić. Możesz hopy robić tak, żeby cię gdzieś tam, wiesz, do góry wytegowywało. Super opcje można robić tam. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miasteczko jest? Zgubiłem się w grze. Nie wiem, gdzie jestem. Tak, to myślę, że zaczniemy sobie od przyszłego... O, wiem co! Zrobimy sobie... Jutro będzie stream z... na Xbox.pl, możecie sobie wpaść. Będzie stream na Xbox.pl i tam będę robił może właśnie takie skill testy. O, coś takiego zrobimy, że będziemy robić tory do Forza Horizon 5 i będą skill testy. O, to by było spoko chyba, no nie?